Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witamy, tak jak ksiądz proboszcz już wspomniał, na ostatnim koncercie w ramach ósmych świętokrzyskich koncertów muzyki organowej i kameralnej, odbywających się właśnie tu w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża w Lublinie. Cieszymy się bardzo, że kolejny rok dzięki uprzejmości gospodarza i pięknej świątyni właśnie księdza proboszcza Mariana Dumy możemy gościć najwybitniejszych artystów zarówno z Polski, jak i z zagranicy oraz włączać się w promocję młodych talentów. Koncerty odbywają się dzięki wsparciu władz miasta Lublin. Patronatem honorowym koncerty objął jego ekscelencja ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik, metropolita lubelski. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje Radio Lublin, Dziennik Wschodni oraz Awangarda Lubelska. Bardzo dziękujemy. Muzyka jest uniwersalnym językiem, który mówi bezpośrednio z serca do serca, poza murami i poza granicami. Piękna muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów, a piękna muzyka może być możliwa tylko wtedy, kiedy występują, kiedy uzewnętrzniają się za pomocą tej pięknej muzyki wspaniali artyści. I takich właśnie artystów gościliśmy w ramach tegorocznych świętokrzyskich koncertów. I tak jak ksiądz proboszcz zapowiedział dzisiejszego wieczoru, Michał Kopyciński. Lublinianin, znakomity artysta młodego pokolenia, wybitny organista, fizharmonista, a także kameralista i pedagog. Absolwent naszej ogólnokształcącej szkoły muzycznej Karola Lipińskiego w Lublinie, a także Uniwersytetu Muzycznego imienia Fryderyka Chopina, w którego filii w Białymstoku prowadził także zajęcia właśnie z fizharmonii oraz kameralistyki organowej. Swoje umiejętności kształcił także podczas studiów w Królewskim Konserwatorium w Antwerpii w klasie organów fizharmonii i kameralistyki. Swoje umiejętności kształcił także na wielu kursach mistrzowskich u najwybitniejszych profesorów z całego świata. Jest laureatem wielu konkursów i festiwali krajowych i międzynarodowych. Od 2014 roku sprawuje funkcję prezesa Fundacji Sona Organi i tak jak zostało już wspomniane, ponadto jest dyrektorem artystycznym właśnie naszych świętokrzyskich koncertów muzyki organowej i kameralnej w Lublinie, a także koncertów muzyki organowej i kameralnej w Wilczopolu. Prowadzi także bardzo aktywną i bogatą działalność artystyczną, koncertując zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jest rozmiłowany w pięknym instrumencie, jakim jest fizharmonia. W swoich zbiorach posiada aż 5 cennych, historycznych instrumentów tego rodzaju. Na jednym z nich zagra właśnie dzisiejszego wieczoru. A na dzisiejszy koncert złożą się prawdziwe muzyczne perełki francuskiej i niemieckiej muzyki XIX oraz przełomu XIX i XX wieku, przeznaczonej na ten właśnie instrument. Alexandre Guimond to francuski organista i kompozytor neoromantyczny przełomu XIX i XX wieku. Tworzył utwory głównie na organy, instrument, który kochał najbardziej i z którym związany był przez całe życie. Uważany jest za jednego z założycieli XIX-wiecznej francuskiej romantycznej szkoły gry na organach. Organista Kościoła Trójcy Świętej w Paryżu i profesor Konserwatorium Paryskiego. Jego wpływy twórcze i pedagogiczne były tak wielkie i tak szerokie, że to na nich powstała wówczas bardzo solidna szkoła gry organowej. To niezwykle popularny i lubiany kompozytor swoich czasów. A spożyło się na to w równym stopniu zarówno jego komponowanie, jak i wykonawstwo koncertowe, a w tym i wspaniałe recitale. Grywał po całej Europie, a w szczególności uwielbiany był w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Jego sonaty organowe to klasyka francuskiej romantycznej tradycji organowej. Należą do najwybitniejszych dzieł francuskiej romantycznej literatury organowej i stałego repertuaru organistów na całym świecie. Kompozytor bardzo wyraźnie czerpie z wzorców kompozytorów klasycznych. Widoczne jest wyraźne nawiązanie do twórczości Jana Sebastiana Bacha czy Fryderyka Händla.
Jego utwory inspirowane są także wielkimi dziełami organowymi Cezara Franka. Przez to stanowią bardzo imponujące utwory koncertowe, a to wszystko przez swój bardzo często monumentalny charakter. I są często nazywane wręcz symfoniami organowymi. Przywodzą nieraz na myśl wielkie dzieła takich kompozytorów jak Anton Bruckner czy Gustav Mahler, albo nawet Richard Wagner. I taki jest właśnie utwór, który usłyszymy na rozpoczęcie dzisiejszego muzycznego wieczoru. Będzie to pierwsza część sonaty nr 4 d moll op. 61 w opracowaniu na filharmonię. Zapraszamy.
Louis Lefeu de Willy to francuski organista i kompozytor XIX-wieczny. Warto wspomnieć, że w 2019 roku minęła 150. rocznica jego śmierci. To bardzo interesująca i ważna postać dla francuskiego świata muzyki organowej XIX wieku. Przez jemu współczesnych nazywany był księciem organistów. Zaś Alexandre Guimond, którego utwór usłyszeliśmy przed chwilą, nazwał go najważniejszym, najwspanialszym i ponadczasowym organistą Francji. To postać, która choć dziś zapomniana, to odegrała w swoim czasie bardzo ważną rolę w muzyce organowej. Dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom, nie tylko artystycznym, ale także naukowo-technicznym, z wielkim zapałem wspomagał ówczesne budownictwo organowe. Jest także autorem swoistego podręcznika stanowiącego teoretyczne i praktyczne wskazówki do nauki gry na fizharmonii. Z założenia oczywiście dla uczących się gry na tym właśnie instrumencie, ale przez dłuższy okres ten podręcznik pełnił także rolę praktycznych wskazówek dla neoromantycznych organistów. Jak sam kompozytor mówił, nauka gry na fizharmonii jest doskonałym wprowadzeniem do nauki gry na organach i pozwala zapoznać się z większością problemów wykonawczych występujących w grze na organach. Publikacja ta stała się bardzo popularna, gdyż fizharmonia w tamtym okresie była dość popularnym instrumentem, głównie ze względu na swoje niewielkie rozmiary i przystępną cenę. Choć Louis zajmował szanowane stanowiska w najważniejszych kościołach Paryża jako organista, to nie wahał się zadowalać też prostych gustów publiczności popularnymi melodiami, zarówno w kościele, jak i poza nim. W tamtych czasach bardzo często w kościołach praktykowano wykonywanie utworów świeckich, bo pracowano na organy, które nawet stanowiły wręcz liturgiczne improwizacje. Uważano, że taka muzyka przyciąga wiernych do kościoła. Louis był wyróżniającym się modlitwem. Dlaczego? Potrafił znaleźć kompromis między wymaganiami ludzi, między wymaganiami prostego słuchacza, a dobrym gustem i elegancją, która chcąc nie chcąc musiała być w świątyniach. Podziwiano jego improwizację. Lubił wybierać muzykę łatwiejszą, przystępną w odbiorze dla prostego słuchacza, lekką i błyskotliwą. Określano ją jako obdarzoną, czarującą wyobraźnię. Wykorzystywał do tego bardzo aktywnie bogactwo instrumentalnych barw dźwiękowych. Spośród około 200 jego kompozycji pisał utwory na fortepian, organy, chór, zespoły kameralne, orkiestrę symfoniczną, a także na fizharmonię. Usłyszymy jeden z jego 6 utworów zebranych w zbiór pod bardzo wdzięcznym tytułem Noce neapolitańskie. Będzie to utwór, który w prostym polskim tłumaczeniu ma tytuł Wzdychania i żale. Utwór odznaczający się wspaniałą i wdzięczną melodią na tle powtarzających się akordów w charakterystycznym rytmie przywodzi na myśl tradycyjne włoskie melodie. Jednak w swojej stylistyce i harmonii utwór na wskroś wyraźnie przysiągnięty jest nawiązaniami do francuskiej kultury muzycznej. Posłuchajmy. Thank you.
ponownie Alexandre Guillaume. Całe życie pisał piękne utwory na organy. Odegrał też kluczową rolę w popularyzacji dzieł organowych w XIX wieku. Jako kompozytor, ale także redaktor, muzykolog i wydawca wniósł znaczący wkład w repertuar organowy. Jego nauczanie doprowadziło do znacznej poprawy umiejętności technicznych ówczesnych organistów, a także ogólnej jakości wykonawstwa organowego. Jako nauczyciel i pedagog swoją pasją i charyzmą potrafił zachwycać i przyciągał uczniów z całego świata. Był światowej sławy wykonawcą i improwizatorem, który wzbudził większe zainteresowanie, uznanie i zachwyt dla instrumentu organowego, jak i muzyki organowej w gronie szerszej publiczności. Jego aktywna działalność pokazała i udowodniła, że zarówno organy, jak i fizharmonia mogą służyć nie tylko do użytku kościelnego, ale też mogą być samodzielnym instrumentem koncertowym. Instrumentem potrafiącym nie tylko pokazać swoją wielkość, ale też oddawać najsubtelniejsze wrażenia i emocje. Za chwilę zabrzmi jeden z cyklu dwóch utworów na fizharmonii stanowiących opus 23. Będzie to utwór Wspomnienie. Bardzo romantyczny i niezwykle śpiewny, z przepiękną, snującą się spokojnie linią melodyczną, wprowadzającą w jesienny nastrój zadumy, refleksji, nostalgii, wspomnień. Posłuchajmy. Thank you.
Szanowni Państwo, czas, aby powiedzieć kilka słów o głównym bohaterze dzisiejszego wieczoru, którym jest fisharmonia. Fisharmonia to niezwykle wdzięczny instrument z grupy instrumentów dętych klawiszowych. Wyglądem może przywodzić na myśl małe pianino, ścięte nisko nad klawiaturą. Wynaleziona została w roku 1810. Podstawą dla jej powstania miała być chińska harmonika ustna, tak zwany sheng. Ostateczny swój kształt przybrała w roku 1840. Największą karierę artystyczną osiągnęła we Francji, gdzie używano jej na szeroką skalę od połowy XIX wieku do I wojny światowej. W znacznym stopniu jako instrument solowy. W późniejszym okresie rozpowszechniła się także w Niemczech, skąd nieco później trafiła do Stanów Zjednoczonych. Także w Polsce wiele firm i warsztatów z powodzeniem produkowało ten właśnie instrument. Wśród producentów największe sukcesy odnieśli Teofil Kotykiewicz oraz Jan Śliwiński. Brzmieniem, jak pewnie Państwo zauważyli, przypomina organ. Używana była głównie w kaplicach i kościołach w zastępstwie właśnie organów, ale także towarzyszyła tak zwanemu domowemu muzykowaniu. Podczas gry dźwięk wydobywany jest dzięki pompowanemu powietrzu poprzez naciskanie obiema stopami na przemian na dwa pedały. Nad klawiaturą znajdują się specjalne dźwignie, dzięki którym można uzyskać różne barwy brzmienia. Fisharmonia, którą dziś widzimy i której mamy okazję posłuchać, to unikalny instrument pochodzący z 1904 roku, wyprodukowany przez firmę Mustel z Paryża. To szczególny instrument, tak zwana fisharmonia artystyczna, będąca typowo koncertową wersją tego instrumentu. Twórcą tego typu fisharmonii był właśnie Victor Mustel. Jego instrumenty poprzez dobór odpowiednich materiałów, wyrafinowaną precyzję wykonania oraz zastosowanie specjalnych urządzeń, które zwiększają możliwości brzmieniowe instrumentu, takie jak dynamika czy barwa, uznawane były powszechnie za perfekcyjne. Zaś sam Mustel przeszedł do historii jako najwybitniejszy budowniczy fisharmonii. Szersze rozpowszechnienie i spopularyzowanie tego rodzaju fisharmonii było niemożliwe ze względu na bardzo wysoką cenę, porównywalną z cenami koncertowych fortepianów. Kilkakrotnie wyższą od zwykłej, dobrej klasy innych fisharmonii. Nie da się jednak ukryć, że instrument ten był szczególny i wyjątkowy. I mimo wszystko pożądany, zwłaszcza przez kompozytorów i wybitnych organistów i fisharmonistów. Ten instrument, który Państwo widzą, jest 930 w kolejności z około 1700 dziełem Wiktora Mustela. Został odnaleziony, niejako odkryty na nowo i zakupiony w kwietniu 2021 roku przez właśnie pana Michała Kopycińskiego i ze względu na bardzo zły stan techniczny gruntownie wyremontowany. Praca miała na celu przywrócenie całkowitej sprawności instrumentu. I tak się stało, czego jesteśmy świadkami właśnie dziś i możemy go podziwiać. Jednym z największych entuzjastów fisharmonii artystycznej był Siegfried Kag-Elert, niemiecki kompozytor przełomu XIX i XX wieku, który większość swojej twórczości przeznaczył właśnie na ten instrument. W 1904 roku pewien handlarz instrumentów z Berlina zwrócił jego uwagę właśnie na fisharmonię artystyczną. I od tego czasu ten, czyli nasz kompozytor, intensywnie się z nią związał i zaczął na niej grać jako wirtuoz. Elert był niezwykle oryginalnym, rewolucyjnym kompozytorem swoich czasów, co początkowo nie było poważane w świecie muzycznym, a wręcz przeciwnie, spotkało się ze sprzeciwem i krytyką. Dopiero interwencja norweskiego kompozytora Edwarda Grieg'a pomogła mu zyskać posłuch i tym samym rozwinąć się artystycznie i finansowo nawet też. Szanowni Państwo, Elert jest autorem 15 drobnych utworów, bardzo wdzięcznych na fisharmonię, pod tytułem Intasiem. Można związek tego słowa jest z polskim odpowiednikiem intarsja. Intarsja, czyli technika zdobnicza, polegająca na tworzeniu obrazu przez wykładanie powierzchni przedmiotów drewnianych innymi gatunkami drewna. W ten sposób tworzą się piękne obrazy i wręcz dzieła sztuki. I do tego właśnie nawiązuje tytuł
tego cyklu. Stanowią, utwory te stanowią jakby galerię właśnie obrazów, malowanych muzyką, obrazów malowanych jakby pod wpływem chwili i doznawanych w danym momencie wrażeń. Utwory niezwykle barwne, malownicze i ozdobne, ukazujące bogactwo i zróżnicowanie harmoniczne i barwowe. Usłyszymy trzy utwory ze wspomnianego cyklu. Bardzo śpiewny, romantyczny duet, następnie iluzja i dalej bardzo ekspresyjny utwór pod tytułem Przed portretem Grieka. Thank you.
Właśnie. Był także teoretykiem muzyki oraz pedagogiem, a także jednym z głównych niemieckich kompozytorów organowych swojego pokolenia. W jego twórczości utwory na fizharmonii zajmują jednak bardzo szczególne i znaczące miejsce. Początkowo prawie nieznane, jeśli chodzi o literaturę organową i wykonawstwo muzyczne, lecz w latach 90. skatalogowano jego najważniejsze osiągnięcia i tym samym wyciągnięto niejako na światło dzienne jego twórczość, co zaowocowało serią ambitnych projektów nagraniowych w wybitnych wykonaniach. To jeden z nielicznych niemieckich kompozytorów impresjonistycznych, przedstawicieli impresjonizmu w muzyce, kierunku wywodzącego się głównie z malarstwa, który charakteryzował się bogactwem barw i kolorów, także jeśli chodzi o dźwięk. Podstawowym dążeniem artystów było zatrzymanie chwili i oddanie zmysłowych wrażeń. Stąd utwory muzyczne impresjonistów charakteryzują się niezwykle rozbudowaną harmonią, przypominającą paletę różnokolorowych barw i plam, a także pogłębioną emocjonalnością. I takie właśnie są kompozycje Alerta, jak przed chwilą mogliśmy usłyszeć. A teraz zabrzmi jeden z jego 12 utworów na fizharmonię, zebranych w cykl pod nazwą Impressionen. Usłyszymy Vorüber, co można przetłumaczyć jako koniec, przemijanie. Utwór bardzo ekspresyjny, stanowiący niejako osobistą refleksję na temat przemijania, zobrazowaną za pomocą muzyki. Utwór, który skłania do bardzo głębokiej refleksji nad przemijającym życiem i jego kruchością. Ale wśród niskich, ciemnych barw można dostrzec przebijający chwilami jasny, ciepły promyk nadziei. Thank you.
Siegfried Haeck Alert. W jego wczesnych kompozycjach widać wyraźny wpływ w twórczości wielu kompozytorów. Jednak później sam kompozytor rozwinął swój indywidualny, oryginalny styl, który łączył współczesne techniki i style kompozytorskie z renesansową i barokową polifonią. Skomponował ponad 250 dzieł na organy, a także 100 na fizharmonię oraz liczne dzieła kameralne i kilka prac teoretycznych. Wśród jego najbardziej znanych dzieł znajdują się 33 studia stylistyczne na fizharmonię, oparte na dziełach kompozytorów od renesansu do współczesności. Był niezwykle wybitnym i aktywnym kompozytorem w czasach, gdy kompozytorzy niemieccy byli raczej w cieniu bardziej popularnych francuskich rówieśników. Wiele jego kompozycji to duże dzieła, charakteryzujące się pełnią brzmienia. Pokazują one kunszt wirtuozowski i ogromne zróżnicowanie stylistyczne, ale zawierają także mnóstwo emocji i uczuciowości. Są przez to współcześnie bardzo chętnie wykonywane i są bardzo poruszające. Za chwilę zabrzmi sonatina nr 1 op. 14 ze zbioru trzech sonatin na fizharmonię. Utwór ten to prawdziwy punkt zwrotny w stylistycznym rozwoju kompozytora. Kompozytor odnajduje tu właśnie swój styl harmoniczny i w pełni wykorzystuje możliwości brzmieniowe i techniczne instrumentu. Zabrzmią jej trzy części. Pierwsza część Allegro, trzymana w klasycznej formie sonatowej. Druga część Largo, w charakterze impresjonistycznym, stanowiące jakby próbę uchwycenia ulotnego wrażenia i namalowania go. Ale także widoczny jest charakter, można powiedzieć, ekstatyczny, czyli pewien stan zachwytu lub uniesienia połączony z utratą poczucia rzeczywistości. I na koniec niezwykle żywy i radosny finał jako część trzecia. Szanowni Państwo, ten utwór zakończy dzisiejszy koncert i będzie to także utwór, który wieńczy i kończy 8. świętokrzyskie koncerty muzyki organowej i kameralnej. I tak sobie myślę, że te koncerty chyba po raz kolejny pokazały, że to, co piszą muzykolodzy, ale też potwierdzają artyści i pasjonaci, jest prawdą. A mianowicie, muzyka ma ogromne zdolności wyrażania piękna każdej kultury. Ze swej natury może sprawić, że zabrzmią wewnętrzne harmonie. Podnosi intensywne i głębokie emocje, a swoim czarem wywiera ogromny wpływ. Muzyka to najlepszy język do poruszenia serc ludzi na całym świecie. A czymże by była bez kogoś, komu można ją ofiarować, czyli bez Państwa? Drodzy Państwo, utwór na zakończenie, stanowiący, można powiedzieć, prawdziwą muzyczną opowieść malowaną dźwiękiem, w której, tak myślę, że każdy z pewnością odnajdzie taką małą cząstkę siebie, chcielibyśmy dedykować właśnie Państwu. Niech on będzie takim naszym podziękowaniem za Państwa aktywną i taką bliską obecność podczas tegorocznej edycji naszych koncertów i jednocześnie niech będzie zaproszeniem na te koncerty za rok. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Thank you.
dobiegają końca koncerty muzyki organowej i kameralnej i dzisiejszy koncert wykonany pana prezesa Michała Kopycińskiego jakoś podsumowuje to i myślę, że ten smak tej muzyki klasycznej będzie w nas żył i będziemy rzeczywiście czekać na następną edycję. Natomiast dzisiaj jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za to, że w parafii Świętego Krzyża odbywają się koncerty muzyki organowej i kameralnej. To dzięki panu Michałowi, bo to jest wielki trud, żeby zorganizować, żeby rzeczywiście dopiąć wszystko. Także jeszcze raz brawa. Michał związał się z Bronisławem, najpierw ze świętym Michałem. Poszedł trochę wyżej do Świętego Krzyża, bo jesteśmy trochę wyżej położeni. Nasz punkt ten topograficzny jest najwyższy w mieście Lublinie. Niech promieniuje rzeczywiście ta muzyka na nasze miasto i jesteśmy wdzięczni również za wspieranie, bo inicjatywy, które tu powstają na Bronowicach od początku, jak już patrzę na historię 30-letnią, no oprócz właśnie koncertów organowych organizowaliśmy różne tutaj wydarzenia i zawsze miasto było nam bardzo przychylne, dlatego panu prezydentowi i w ogóle dyrektorom, zwłaszcza Wydziału Kultury jesteśmy bardzo wdzięczni za wspieranie tych naszych bronowickich inicjatyw, a dzisiaj szczególnie dziękuję panu Michałowi za zabieganie o to, by właśnie jakoś tam nas wspierać. Bóg zapłaci. Ja oczywiście w imieniu Fundacji Sonorga też chciałem księdzu proboszczowi podziękować za udostępnienie miejsca kościoła i za możliwość organizowania koncertów w tym pięknym miejscu. Powiem jeszcze, że tutaj był w remont tego pięknego instrumentu dużo trudu włożone. To było praktycznie pół roku, całymi dniami właściwie tutaj pracowałem nad tym, żeby on tak wyglądał i tak ładnie brzmiał. Tutaj chciałem swojemu kuzynowi Andrzejowi Kapuciskiemu podziękować, bo bez niego ten remont by się też nie odbył. No i chciałem podziękować jeszcze oczywiście Wydziałowi Kultury, pani Krystynie Czuchrycie, która dzisiaj tutaj do nas przyszła posłuchać. Wszystkim osobom, które pomagały przy organizowaniu koncertu. Jeszcze mam jeden utwór przygotowany, może jeszcze uda mi się wybrać.